Jeżeli chodzi o bieżącą działalność, obecnie jaka trwa, to mamy w tej chwili kontrolę prowadzoną w osobie sieni u pana Zbigniewa Targi. To jest sprawa bardzo kontrowersyjna. Mamy wiele doniesień o nieprawidłowościach, jakie tam prawdopodobnie występują. Sprawa jest toczona w toku. Były doniesienia z innych instytucji, które też nas obligują do tego, żeby podjąć szczegółowe działania. Ale ja chciałem wskazać, że za gospodarowanie odpadów w głównej mierze odpowiadają ich wytwórcy. Czyli my, oprócz tego, że podjęliśmy kontrolę działalności pana Zbigniewa Targi, również prowadzimy równolegle kontrolę wytwórcy odpadów. I dopiero nasza opinia o tym, czy te zarzuty, które są formułowane, są zasadne, czy nie, będzie dopiero możliwa przeprowadzenie tych kontroli i dokonanie odpowiedniej analizy materiału dowodowego. I wówczas będziemy mogli wydać jakąkolwiek wiarygodną opinię o tym, czy doszło do złamania jakichś prawa, czy działań, które są niezgodne z ustawą o odpadach, czy nie. Podobnie, czy skala tych zarzutów, które niejednokrotnie, przynajmnie w tych wnioskach, które do nas docierają, ociera się o przestępstwo z kodeksu karnego. I w takim układzie, jeżeli taka sytuacja zajdzie, wówczas my będziemy kierować tą sprawę do prokuratury, która ma odpowiednie narzędzia i odpowiednio może zadziałać, czy przeprowadzić dochodzenie, jeżeli do takich przestępstw zaszło. Nasza instytucja, Inspekcja Ochrony Środowiska, zajmuje się działalnością administracyjną. My działamy w zakresie wykroczeń, a nie przestępstw. Także no, w tej chwili tak nie mogę żadnej opinii wydać. Na razie przynajmniej nie mamy żadnych informacji, żeby do przestępstw takowych dochodziło. Ja bym chciała zadać panu pytanie. Czy jest pan z racji pełnionych funkcji na terenie gminy Świdnikowa Zbroi się również wywodzę? Czy pan wie, co dzieje się na polach uprawnych w rejonie Starych Czerwiec, bo zadają mi pytania mieszkańcy, co robi tam ten ciężki sprzęt, spychy. No dzisiaj jadąc na sesję, rzeczywiście przejechałam się drogą, która sąsiaduje z tym polem i aktywnie pracuje tam sprzęt, był tam tir, wysypywali jakieś tam odpady. I czy pan może powiedzieć, skąd i w jakich ilościach przywożone są odpady na te pola uprawy rolnej? Czy monitorowany jest stan środowiska na terenie gminy Świdnikowa w tym miejscu? Nie ja stanowię prawo i ja nie zezwalam na to, żeby to prawo było tak stosowane, a nie inaczej. Organem kontrolnym jest wojewódzki inspektor. Nikt inny. Ja nie mam uprawnień kontrolnych, żeby prowadzić u Kowalskiego czy u Nowaka, jakie stosuje dawki nawozowe, czy są stosowane prawidłowo. Ja mogę tylko stwierdzić jedną rzecz i powiadomić wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, jeżeli stwierdzę, że jest to wykonywane niezgodne z przepisami. Czyli jeżeli wywożony jest posad, to mogę sprawdzić, z jakiej oczyszczalni. Nie jestem w stanie sprawdzić dawek nawozowych, ponieważ właściciel działki, na której mogą być wykorzystywane osady ściekowe w celu polepszenia struktury gleby lub w celu rekultywacji gruntów, dopuszczane są dawki nawozowe. Tu nie będę wchodził głębiej w ten temat ze względu na to, jak powiedziałem wcześniej, ponieważ mamy jakieś ustalenia, które wskazują na to, że mogą dojść do nieprawidłowości, ale tu potwierdzę słowa pana, który przede mną występował, że osady ustabilizowane, osady komunalne są oczyszczalnie do stosowania i przekazuje się je rolnikom do stosowania jako nawóz. Ludzie nie są pewni, czy są to odpady ustabilizowane, czy nie ma przekroczeń, jeśli chodzi o sytuowanie tych odpadów komunalnych na tymże polu. Ja oczekuję odpowiedzi rzetelnej i może pan inspektor pomoże nam w tym problemie. Bo ja bym chciała swoim wyborcom odpowiedzieć. Skoro mi nie chce kolega tutaj pomóc, no to ja chcę mieć konkretną odpowiedź dla mieszkańców. Co ja mogę zrobić, jak mogę odpowiedzieć na ten temat?
Ja nie mogę gwarantować absolutnie bez rozpoznania sprawy, czy bez rozpoznania meritum, czy tam dochodzi do nieprawidłowości. Bo tak jak mówię, no Państwo mają swoje wizje, to co widzieliście, to widzieliśmy. Ja mam kontrolę, mam wyniki analiz, mam pewne procedury, które muszę przestrzegać i na bazie tego będzie jakby przedstawione będą wyniki kontroli. Ale no, my mieszkamy w kraju prawa i każdy z obywateli ma prawo do żądania, żeby w takim otoczeniu, jakie mu przysługuje. Zawsze jest jeszcze droga cywilnoprawna, zawsze są jeszcze sądy, zawsze jest jeszcze jakieś odwołania, które spowodują, że na przykład ta działalność będzie ograniczona, ponieważ no, lokalna społeczność stwierdzi, że nie może tam mieszkać, że to już przeszkadza, że to w jakiś sposób oddziałuje negatywnie na ich jakby chociażby miejsce zamieszkania. Jeżeli chodzi o osady komunalne, no nie jest to problem tylko tutaj, mówię, jest to problem ogólnopolski, coraz bardziej narastający, im więcej będzie protestów, tym może ustawodawcy to zmienią. W innych krajach, nie, zresztą w naszym kraju jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie było dopuszczane stosowanie takich osad, ale ustawodawca doszedł do wniosku, że one są ustabilizowane, a ustabilizowanie polega na tym, że osady nie posiadają czynników szkodliwych dla środowiska, no to można je stosować. Taka jest w tej chwili wykładnia. I to rzeczywiście, że do Państwa włożą, tak jak Pan tutaj Krzysztof mówił, włożą do Państwa przez te 2-3 miesiące, Pan nie potrafi dokładnie ocenić, to włożą niestety, przykro mi, od tego momentu, kiedy się nie włoży do nas, bo w nas jest hałas. Także przykro mi, że staliście Państwo ofiarą naszego działania w sumie. No tak wyszło. Mam swoiste wyrzuty sumienia, ponieważ byłem jednym z tych, który w jakiejś mierze swego czasu przyczynił się do powstania tej sytuacji. Byłem burmistrzem, w czasach którego we Wschowie wybudowano bardzo nowoczesne oczyszczalnie. I od tego momentu pojawił się problem, ponieważ do tego momentu, czyli do roku 2000, problemu nie było. Była oczyszczalnia, czyli taki zbiór cegieł, wybudowana przez Niemców w ubiegłym roku, w 29 roku i nikt nie podnosił tego problemu. Czy w firmie, która wedle mojej wiedzy działa legalnie na podstawie obowiązującego w Polsce prawa, czy to stwierdzono jakieś rażące przekraczenie tego prawa? No bo nie może być tak, że jeden czy drugi sąsiad, który jest właścicielem tej firmy, o coś tam się, no może nie pokłóci, ale nie dojdzie do porozumienia, automatycznie prawda przechodzi na stronę z przeciwnikiem. Tak też nie możemy po prostu traktować przedsiębiorców. Natomiast pytanie, czy inspektorat, który zna ten problem od lat, stwierdzał jakieś wielkie, rażące naruszenie obowiązującego prawa? Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję zakazującą stosowania osadów kościkowych na terenie powiatu wschowskiego, znaczy na terenie, tam gdzie te osady były gromadzone, chodziło o obszar głównego zbiornika wód podziemnych, jak znajduje się tutaj na tym terenie. Nasza decyzja zdecydowana zakazująca zagospodarowanie takich osadów została w odwołaniu uchylona ze względu na to, że nie były wyznaczone ścisłe granice tych zbiorników podziemnych. W roku 2010 nastąpiła nowelizacja ustawy o odpadach, która znowelizowała i doprecyzowała miejsca, gdzie takich osadów stosować nie można. I obecnie mamy zamiast zbiorników wód podziemnych mamy dwa zapisy, strefy ochronne ujęć wody wyznaczone pośrednie i bezpośrednie i strefy ochrony zbiorników śródlądowych również wyznaczone w obu przypadkach na podstawie artykułu 58 prawa wodnego, które to takie strefy ochronne na podstawie oczywiście posiadanych dokumentacji wydaje generalny dyrektor gospodarki wodnej. Także sytuacja prawna się w międzyczasie zmieniła. Z tego co wiem, tutaj do nas też trafiło to pismo, które wnioskuje o wstrzymanie jakby działalności na terenie zbiornika podziemnych, ale obecnie sytuacja prawna się zmieniła, w związku z czym możemy i zresztą na pewno byśmy tak zadziałali, jeżeli by były one stosowane na strefach ochrony pośredniej i z zapisem decyzji by wynikało, że ich nie wolno stosować na
pewno taka reakcja była w takim zakazu stosowania. To nie jest do końca tak, że można prawie nieograniczoną ilości stosować, bo tutaj norma mówi, że 3 ton suchej masy na hektar to jest maksymalne dozwolone wydatki. I jeżeli my mamy tam w Starodziewce pola 5 hektarów, to czyli w granicy jest 15 ton suchej masy i to jest około 45 ton, jeżeli chodzi o w taki ilość, tak jak te osady wyglądały rozbudowane tam. I myślę, że teraz możemy już mniej więcej szacować, czy ponad 1000 ton trafiło na pola w Starodziewce. Czyli my mówimy o przekroczeniu normu kilkadziesiątkrotnie, jeżeli nie stokrotnie przekroczenie normu. Także to nie jest tak, że po prostu można wylewać ogromnej ilości w ramach prawa. To, co się dzieje w Starodziewce, to jest połowa ekologiczny i to nie jest zgodnie z żadnymi normami. Ale zamiast żeby sprawdzić zgodność zapisów z tym stanem faktycznym, i wtedy będę mógł panu powiedzieć, czy to zostało przekroczone kilkaset procent, czy nie zostały normy przekroczone. Jeżeli chodzi o dawkowanie osadów, tutaj w czasie zmieniły się przepisy prawa. Kiedyś można było zastosować, co też było jakby przekroczeniem prawnie, jakie posłowie dali, bo stosowano dawki 10-letnie. W tej chwili można tylko stosować dawki 3-letnie bodajże, tak? 3-letnie. Ale jeżeli chodzi o sprawę pana Tarki, to ja tu mówię, trwają działania kontrolne, ja w tej chwili nie będę wydawał opinii na podstawie, jeżeli oczywiście z wyliczeń wynika, że są przekroczenia, no to jeżeli to się potwierdzi, to oczywiście jakieś sankcje administracyjne będą. Ale tu jest sytuacja bardziej rozmatwana, to jest sytuacja ponadwojewódzka, bo tutaj działalność jest prowadzona na terenie i naszym, i terenie chyba Wielkopolski, także to tutaj chcę wleszyć. Na terenie dwóch województw, także to jest sprawa rzecz ponadregionalna. Tam są jakieś prawne warunkowania, które wskazują, że mogło dojść do nieprawidłowości, ale to odnosimy wszystko dopiero. Ja mogę dopiero meritum sprawy mówić po przeanalizowaniu materiałów jakby dowodowych, które my zbierzemy. Od państwa mamy różne informacje, staramy się je sprawdzać na bieżąco. Nie wszystkie się pokrywają, ale niektóre prawdopodobnie znajdą się ciągle. Tam się chciałam dowiedzieć, jako mieszkaniec osoby Sieni, który miał okazję widzieć wykorzystywanie osadów ściekowych w 2010 roku na terenie osoby Sieni, jak do tego doszło, że wojewódzki inspektorat ochrony środowiska tego nie zauważył. Osady ściekowe nie znikają, ponieważ są nałożone stale, bez przerwy, bez utrzymania żadnych norm. To te 3 tony, proszę pana, to jest do pana Maćkowiaka, 13 lipca 2010 rozporządzenie ministra ochrony środowiska, więc od 2010 rozporządzenie mówi o innej ilości ton osadów na hektar, warto sprawdzić, to w jaki sposób jest to możliwe, że mieszkaniec, który ja jestem filologiem i ja widzę, że jest wywożone na terenie osoby Sieni, a państwo widzicie, że to tylko Wepuszakowica, w związku z tym macie umyte ręce i może się tym zająć wojewódzki inspektor ochrony środowiska w Poznaniu. W tej kontroli wyszło, że te osady, które były tam przywożone w tych Wepuszakowicach, ja szczegółów nie znam, być może pan będzie więcej na ten temat pamiętał, to takie było w stanie kontroli, że te osady, które wtedy skontrolowaliśmy na wniosek, czyli pewnie to była kontrola interwencyjna, czyli zgłoszenie do głównego inspektora ochrony środowiska mieszkańca, że takie w tym dniu te osady są także gospodarowane. Po sprawdzeniu okazało się, że są zbierane tam na tej oczyszczalni i wywożone na teren powiatu, znaczy na teren województwa wielkopolskiego. Jurysdykcja inspektorów ochrony środowiska jest administracyjna. Także jeżeli by były przekroczenia tam, no to tamten wojewódzki inspektor odpowiada za zagospodarowanie odpadów na tym terenie. Nie chodzi tylko i wyłącznie o osady komunalne. I tutaj do pana Żukowskiego mam informację. Nie chodzi również o osady komunalne ze spółki komunalnej Schowa, także nie musi mieć pan wyrzutów sumienia, ponieważ chodzi o osady komunalne złożone z 3 województw. I to, co pan mówił, zgadzam się z panem, niektóre osady komunalne, na przykład z terenów przemysłowych, są bardzo niebezpieczne. I właśnie takie przyjeżdżają spod Czerwonaka do nas, do osoby Sieni. I to nie chodzi o to, że my jesteśmy głupimi wieśniakami, którzy nie rozumieją, jak to się cytuje w internecie, że coś z tymi osadami trzeba zrobić, bo to nie chodzi o osady.
ze spółki komunalnej Wschowa, tylko chodzi o osady z trzech województw. Nie ma żadnego powodu, żeby one były wywożone tutaj do tego powiatu, koło Obzowej Sieni, czy koło Stary Drzewiec. Nie ma żadnego, naprawdę. I proszę takich argumentów nie używać,